Przyjechałem właśnie po Tomka. Majstersze widzę. Siema. Uratowany. Siema. Uratowany. Czyli ryzyk fizyk opłacił się? Opłacił się i to tak. Mówiłem, że będzie dobrze. To znaczy się bałem, no. Ale wyszło dobrze. Czyli Raptor do odbioru od mechanika. Do odbioru. Nawet, no niecałe 24 godzinki i pikumbelą, czyli... Po taniości zrobione. Po taniości, ale ty na handel bierzesz, nie? No na handel, nie mogę zostawić. Klaudia nie pozwoliła. No. Powiedziała, że za dużo jest tego. No, bo ty ścigacza kupujesz, nie? Nara, jadę. Jedziemy. Kask wrzuć do tyłu, a ty, ha, bo ty kask wziąłeś. Bo ty na kołach jedziesz. No. Nie ma dociągania? No to taka uboga wersja jest. Muszę wam kurde powiedzieć, że wczoraj Bleku mnie trochę nastraszył z wyceną, delikatną wyceną kosztów naprawy. Łudziłem się, że może to nie będzie aż takie drogie, aczkolwiek kurde bałem się, bo Klaudii się nie spodobał mój pomysł. Po ciężkich namowach udało mi się ją przekonać. Dzisiaj jak się dowiedziała, że jadę odebrać kłada, no to już powiedziała, że już miejsca w garażu dla niego nie ma. No niestety. Czyli Raptor... Raptor idzie na sal. Raptor... Miałeś na chwilę Raptora. Był mój. No. Jakiś tam mały 24 godziny, ale miałem. A wyszło 500. Ja jedziemy odebrać kładziczka. Piękna sprawa, po kieszeni mocno nie poszło. Okazało się, tak jak po cichu liczyłem, luzy zaworowe i regulacja. Bo już skarbonka jest naprawdę bardzo, bardzo... 500, Tomek, 500 dajesz. 500 tak jak było i... 500 plus. 500 plus poszło, Kuba chyba się nie obrazi, że 500 plus poszło na naprawę. Tymczasem... Nawet się widok nie golnie. No niestety. Kuba. Jedziemy, dojeżdżamy. Jedziemy go odebrać, pojeździmy, zobaczymy jak to jedzie. Czy to w ogóle jedzie? Mam nadzieję, kamerę, to sobie vloga będziesz mógł nagrać. Oby się okazało, że to jedzie, a nie, że to jest kukułcze jaje podrzucona. Że tu niby odpalił, on nie będzie chciał jechać. Teraz tu w prawo? Czy jeszcze tam? Majster się już szykuje. Blew ekipa. Ale nowe bluzy będziemy mieli, tylko nie wiem kiedy. Tomek, dobrze, zapnij te buty. Bo jak siądziesz, to kurde, to te laczki ci spadną. Pierwsze odpalenie i pierwsza jazda. Bez kasku nie jeździsz. No ale no, ja wiem, że bez kasku nie jeździsz. Ale ładny kotuś, a jemy. No kurde, założone. Nie bój się, to jest kamera. To jest założone i dlatego tu... A, rozumiem. To płać tutaj. Dobra, idziemy się rozliczyć, jedziemy do domu, znowu bić. Ty, to wszystko nowe masz. Ty, naprawdę, ty. To wszystko nowe. Muszę zapalić. Wszystko nowe i na chwilę. Teraz to będzie się bawił. Jedziemy na myjnie, Tomek mówi. Cieszy się jak dzieciak. No wariat. Prędzej się wypieprzy niż go sprzeda. Tak mi się wydaje.
na tą chwilę, co widzę, co się dzieje. Ale słychać go. Jak ekipa jedzie. Powiem wam, że po regulacji tych luzów zaworowych to od razu dostał kopa ten Raptor. Na koło daje. Ale jak go słychać. A Tomkowi jak ten kask pasuje do niego. Ciekawe, czy da się golnąć. Zaraz będę mu świrował. Może? Może się uda. Tomek! Tomek! Majster! Da się golnąć? Teraz? Kawałek. Idzie ładnie. Chcę jechać. Chcę jechać. Masz gogle? Nie mam. Żartuję. Nie wziąłem. Jak jest wiele. A tu spokojnie po mieście, bo szkoda, że nie ma licznika, nie wiadomo ile się jedzie i strach, nie? Tak myślałem. No. I tak mówię, wolę pyrkolić, bo jeszcze dostanę w prezencie mandat, nie? To już w ogóle Klaudia by mnie z domu wygnała. Jak wrażenia? No nie, jest mocno. Jest mocno, nie? Jest mocno. Jedzie to. Nawet ci kask pasuje do niego. Wiesz? Jest mocno. No. Także pogadaj z Klaudią. Może ci pozwoli zostawić. Nie sądzę. Nie sądzisz? Ale czuć szerokość, nie? Tu kurde, jedzie. Siedem złotych. Pożyczam Tomkowi, bo całą kasę wydał. Ale kiepska piana tu jest, wiesz? Nie ma piany. Ale ten Raptor japę drze. Chiński szatan. Wyważyć koła.
ustawić zbieżność i na asfalt idealny. Opony zmienić na szosę. Perfekto. Nie znam dalszej historii tego odcinka, czy faktycznie zostawi sobie, czy sprzeda. Tutaj nie ma co. Skrzynia chodzi kapitalnie. Sprzęgło nie ciągnie. Biegi zajebiście wchodzą, za przeproszeniem powiem. Luz nie ma problemu, żeby znaleźć. Dupa mokra, ale to nic. Przerażająca, zarazem zachwycająca, kurde. Jedzie się jak po torze jakimś. Delikatnie ucieka, ale to mówię, jest wina na pewno ciśnienia w oponach, bo nie było sprawdzane. Chętnie bym się tym przejechał na szosowych oponach. Ciekawie, jakby to jechało na szosówkach. Mechanik przy odbiorze powiedział, że torpeda, wszystko jest dobrze, łańcuszek sprawdził, wszystko posprawdzał, jest wszystko
Dance good. Ocie, nie wyprzedzaj Blacka. Dobra, to trzymajcie się, nara, hejos, zobaczymy, co to z tego wszystkiego wyniknie.